Teraz właśnie przyjechaliśmy. Dużo zwiedzenia szczerze nie mamy. Jesteśmy właśnie tutaj przy tych fontannach, ale chcemy. Czekajcie. O, tam za mną są fontanny. Chcemy właśnie zaraz tam do nich iść. Ale oczywiście, wiecie, fontannów jeszcze nie będzie. Przyjedziemy przed końcem prawie naszej wycieczki do Dubaju jeszcze raz. Wieczorem będzie fajnie. Widziałam na internecie, jak to się wszystko świeci, także to, te palmy, wszystko co za mną są potem podświetlane. I te wieżyczki tak samo są podświetlane. I tam właśnie się pojawiają różne tam napisy. Także no jak na razie fajnie, nie? Chodzimy w bluzach, bo troszeczkę jest wiecznie, ale tak, to piękne klimaty. Dzisiaj weszliśmy pierwszy raz na statek, wzięliśmy sobie tam tą kabinę. Po prostu na kabinę weszliśmy i powiem wam szczerze, że robi wow, nie? Kopara mi się opadła, jak to tak zobaczyłam, wiecie, jak to fajnie wygląda, te widoczki. I mamy akurat kabinę 14229. I kurde, chyba to jest na ostatnim piętrze chyba. Ale jeszcze muszę zobaczyć, czy to faktycznie na ostatnim piętrze jeszcze nie. Ale pięknie. Ma to swój klimat. Tu chłopaki zrobią zdjęcie, idę do nich. Niech mi też zrobią, a co? Powiem wam szczerze, że tu życie tak jeszcze nie tętni, jak powinno tętnić, ale to dopiero wieczorem, jak to wszystko będzie tak, jak wam mówiłam, zapalone i dopiero będzie ten super klimat. Ale piękne te wieże są normalnie. Te budynki są takie wysokie. Wyglądamy jak czuby. Patrz. Z boku. Typowe czuby, a co? I z przodu. Pakie mam dojść. Drużyna czuby. To przeskoczy. To przeskoczy. Co, gdzie ciasto się zrobiło? Kiedy za tobie? Się poluzuje, a co? Co jest, tam nagrywasz? Trzeba zdjęcie zrobić teraz. Thank you.
ty, czy w następnym dniu. Teraz idziemy na Moshi. Czekajcie. Nie tak, Grzysiu? Chłopaki się normalnie ubrali, ja nie za bardzo. Muszę mieć zakryte stopy do, widzicie, do łokci. Przez całe ręce, nogi, kostki nawet muszą być zakryte. Teraz trzeba będzie czekać i idziemy dalej. Jesteśmy właśnie przed chwilką przez bramki i teraz się kierujemy do Moshi. Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jesteśmy właśnie w Moshi. Musieliśmy być cali zakryci. Ręce, kostki. Kobiety mają restrykcyjnie bardzo. Włosy też nie mogą być widoczne. Widzicie, wzięłam sobie taki, taki szal od mamy, żeby to zakryć, bo mam za bardzo obcisłe spodnie i bałabym się, że mi tam nie dadzą, nie? Dostaliśmy taki QR kod do podania. Chłopaki mogą iść w krótkim rękawku, ale niestety kobiety tak nie mają. Oczywiście, wiecie, nie żadnego ściskania się, ani nic. I idziemy dalej zwiedzać. Tak, to myśmy już wyszli z Moshi, kupiliśmy sobie pamiątki. No i zaraz ściągam tą zostaną chustę. Powiem wam, że tak, jest mi ciepło tutaj ogólnie, nie? Ja nie wiem po prostu, jak te kobiety tak mogą chodzić, nie? Te muzułmanki. Ja wiem, że kultura, wszystko, ale normalnie się człowiek poci i ja nic nie robiłam, tylko szłam. A tam jak słońce parzyło jeszcze, mówię, o kurde, nie? Potem jak przyjdziemy, to nie wiem, zjemy sobie jakiś obiad, bo jeszcze jedziemy do prezydenckiego pałacu z chłopakami. No i potem może wsiądziemy sobie na statku do jacuzzi i sobie pochillujemy. Na zwiężalnię pójdziemy. Dobra, ściągam to, bo za ciepło jest. Widzicie, ściągnęłam wszystko. Powiem wam, że Moshi jest bardzo fajne, ale jak dla mnie to tylko tak na raz. Ale powiem wam szczerze, że piękne są budynki. Te żyrandole z tymi kryształkami Swarovskiego. No, powiem wam, że robi robotę. Witam z powrotem, jesteśmy już w Abu Dhabi. Za pierwszym razem byli na Moshi. A teraz myśmy podjechali, bo to była taka wycieczka zorganizowana, którą myśmy zaklepali z Aidy. I tu jest właśnie tutaj ten parlament prezydencki. Pałac prezydencki, nie? Ale ładne tej architekturę mają. Takie specyficzne te zakrąglenia mają. Chodzi mi o to. Na bogato tutaj, nie?
Teraz idziemy, powiem wam, to jest takie przepotężne. Teraz właśnie idziemy do tej specyficznej takiej kopuły, wywaloną złotem. Wiecie, jak to w Dubaju wszystko musi być bling bling, świecić się. No, a co, przepraszam, w Abu Dhabi, wiesz. Idziemy sobie co robić, sweet focie. Nie, Grzesiu? No tak. Sweet focie muszą być. No tak. Idziemy, ale to miejsce jest bardzo duże i nie idzie tego opisać w ogóle. Jak duże jest to miejsce, nie? Zobaczcie, o tym miejscu właśnie mówię. Na pewno znacie, jak ktoś tam coś oglądał, to wie mniej więcej, o czym mówię. Zarąbista, teraz będziemy sobie zdjęcie raz dwa zrobić i będziemy dalej szli, bo mamy tylko godzinę. Nie, tu są. Już? Grzesiu mówi, obiad dla nas przygotowali. Grzesiu, zajebista kolacja. Się tu szykuje. No to obiad, sorry. Postarali się, nie?